Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek. W dzisiejszym odcinku zobaczycie tygodniowy przekrój... Przekrój? Naszego życia. Nie, taki vlogmas tygodniowy. O, kilka wrzutów z tygodnia. No, tak dziwnie, bo zaczynamy dzisiaj w piątek, ale też będziecie widzieć fragmenty z soboty minionej. Z różnych dni, naprawdę. No, będzie zakup choinki, coś tam, kalendarzyk. Kalendarzyk będzie. No, będą różne rzeczy, no i jeszcze dzisiaj będzie przebłysk pierniczkowy. A z własnego przepisu? Przepisu własnego z internetu, przemienionego i udoskonalonego, zrobionego pod siebie. Dobra, to napiszcie w komentarzach, czy wy robicie pierniczki. Lubicie pierniczki, robicie pieczecie, no właśnie, robicie pieczecie. Ja najbardziej lubię dekorować. A ja jeść. No nie, bez przesady. No lubię jeść. No wiem. A ty nie lubisz? Widać. Ty nie lubisz pierników? Lubię, ale jakoś... No, wiecie, popatrzeć, nie? Dobra, także... no, to teraz to zobaczycie. Trochę się kamera szczęście, bo jest na patyku. A ja jestem w trakcie pracy. A ja też, bo ja rozsłuchajcie, mówię film do Michała na kanał na jutro. Tak, Andrzej dzisiaj delikatnie chora, dlatego sobie tam odpoczywa. No a my widzimy się za tydzień, jakby co. Nie no, przecież na koniec chyba się pożegnamy jeszcze z widzami. No pożegnamy się oczywiście z wami, ale... O, jak pierniki będą gotowe. Tak, pierniczkowo. To teraz zobaczycie, co było, a na koniec pierniki. Dobra, no to oglądajcie. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Oh, the fields we go. Sprawdzimy. Zobaczymy, jakie tam są bombeczki. One są różne. Wykonane przez różne instytucje, osoby. O, to jest fajne. Uwaga, uwaga, co? Ale fajne. Patrzcie, tu mi się wyrzucna. Ale ładne są niektóre. Piękny anioły. Dobra, coś tu mamy. Ale o, tu jest anioł w przedszkole numer 5 w Chorzowie. No ładne niektóre są bombki, a tu mieszkańcy też przynosili bombki. Z kasenu nawet jest bombka. Tak? No. To jest ładne, patrzcie. No to jest ten jest jakiś medal? Nie, bieg. No bieg, trzeci bieg po szybach. Słuchajcie, stoimy przy naszej miejskiej choince. Bo się inna jest. Tak, jest, a ta jest szczególna, bo jest udekorowana bombkami robionymi przez różne instytucje, przedszkola, szkoły i tak dalej. To teraz my jedziemy, ale po naszą choinkę wybrać, co? Oczywiście nasza choinka nie będzie taka duża. O połowę mniejsza. U sąsiada się skończy. Więcej niż połowę, no coś ty. U sąsiada się skończy. Nie, nie, będzie dużo mniejsza, ale będzie prawdziwa.
Ta rzeka ta jest fajna, to w środku, nie? Fajna. Nie. Czemu nie? Ta jest idealna taka. O, ta jest też fajna. Nie, ta już jest za mała. No, ale bez przesady. Tu w tym następnym drzewie. Trzeba było jakiegoś eksperta znaleźć. No, to są takie... Nie, no taka to za mała. A może taka? Nie, nie, ta za wielka, boż. I to jest świerk. Ta? Znaczy mi chodzi o sam... A to ty tam szukujesz świerk? Nie, świerk to wiesz co będzie. Sypał się. No. Nie, świerk nie. Tu są jodły. Jodła. Kaukaskie, ale... Jakieś takie wyskubane. Tam może dalej. O, tu są, ale takie wyskubane. O, ta jest ładna. Nie ma sort. To są bardzo duże. Jak do eksperta. Ale, to ale ona jest tu ładna, ona jest taka... Ona jest piękna, ona jest fantastyczna. Ona jest taka jak ty. Ma pan coś takiego tylko niższego, pięknego? Nie, to musisz brać, trudno. Ale nie wiem, no w sumie tu otana przed pan może być taka. Nie wiem, ja się nie znam, jak ona jest zapakowana, czy ona jest włoska, czy żelazna. Cielsza będzie, ale... No, powiem ci. A co to za znaczenie ma, że tu jest fioletowa, a tam no nie właśnie. Jest, nie? To są inne igry, premium. Które, te niebieskie? Yeah. A, to jak premium, to w ogóle. Średnie premium. Nie. A można to wynieść? Ale nie usawaj, widzisz. Jaka? To są pełniejsze. Aha, te pełniejsze, no to yeah, jest też piękne. Można tą wyjść? Chodź, yeah. Wyjdziemy. Wyjdźmy, wyjdźmy. To się różni. Aha, aha. No, powiem no. Ci. To jest ładna. No, ta jest piękna. Ta jest fajna, bieram ją. Dobra. No. Ale wytrzyma do świąt. Wytrzymać. No ładnie, wiadomo tamtych, no dobra. Ty to utniesz te trzy gałązki, cztery. Dobra, ta będzie i wystarczy. Jedna, nie? No, po co mi a może taka? Tak. A ta? Nie no, wybrana, ale matka, jaki szybki zakup ty. No w tym roku wyjątkowo. W tym roku było więcej problemów, a teraz proszę, ciak. I kupiona. Taka piękna, pachnąca choineczka. A odżywkę jeszcze jedzie z nami do domu. Macie ubraną choinkę świątecznie? Uwaga. Uwaga, jedziemy. No to na razie. Kochani, my już jesteśmy w domu. Choinka jest na strychu, bo jeszcze jej nie ubieramy, ponieważ do świąt jeszcze troszeczkę zostało i ona by tutaj nie wytrzymała chyba tego pobytu z nami tak długiego. A na koniec dzisiaj otworzę z wami kalendarz adwentowy. Dzisiaj okienko numer 7, Michasia, tak? Nie, 8! A, dzisiaj 8, przepraszam. Ale jeszcze tutaj nie zrapał swojej zdrapki. Nie zrapał zdrapki? No, to może pokażę w następnym odcinku dwa okienka zdrapane. To Michasia mi pomoże. Weźmiemy teraz kalendarzyk. Dobra. A wyjdziecie z nami. O, moje okularki, chodźmy, usiądziemy. Tak. Dobra, to jedziemy. O, Marek chyba idzie. Patrzymy, gdzie jest ósemka? Chyba dobrze was trzymam. O, dziewiątka. Nie, dziewiątka, dzisiaj ósemka. Tu nie ma. Tutaj też nie ma. Chyba w tym. To no to już musi być. Co byś tutaj... Co to może być, słuchajcie? Ja myślę, że to będzie kredka do oczów lub pomadka. Dobra, a ja obstawiam... No też jakaś kredka. Dobra, jedziemy, Michaśka. Ósemeczka. Wow! Hej, co to jest? Transform... Playful Lip Balm. Czyli coś do ust. No to tam mówiłam trochę. No Marek, my już otwieramy. Michasia otwiera. Wow! Co to takiego? Nie, tego się nie kręci. Musisz to wyciągnąć. O nie! Lip balm? Niebieski! Aha, wiecie co to może być? No to już to się zmienia. Kolor chyba. Patrz, niebieskie robi się... Nie, niebieskie robi się różowe takie. Taki fioletowy. Dobra, to zamknij. Wow! Tak mi się wydaje, nie? A nie jest to do ust? Ale ładnie pachnie. No do ust, ale ja tutaj to sprawdzam. Czyli zmieniający kolor, balsam do ust, taki pomadka, szminka do ust. On się zmienia i zostaje? Nie! Zmyjemy w wieczornej kąpieli. No to co? To na razie, widzimy się już za jakiś czas.
kuleczniczki już gotowe. Jeszcze nie jedzone. Żartuję. Ktoś tu kłamie. Już spróbowane i skosztowane, jeszcze tamta poprzednia tura. W tle widzicie nasze dzieło. Oczywiście Michaśka pomagała. Marek w ogóle nie pomagał. Jak to nie? Dobrze. Siedziałem i nadzorowałem nagranie. Tak, a ja jeszcze otworzę sobie kalendarzyk. A jeszcze tu są pierniczki. No tak, tu są pierniczki. Dzisiaj jest dzień 14. Dzień pieczenia pierników. Czekajcie, dzisiaj 14. Nie ma to jak się zgubi. Lol, muszę wyciągnąć. Co to za... Marek, jaki myślisz? Co ci przypomina ten kształt? Lakier do paznokci. Lakier. Ale trzęsiemy kamerą dzisiaj. No to przepraszam. Wow, ale bajer, przyda mi się. No, idealny do nakładania lukru na pierniczki, co wy na to. Nie słuchajcie tego pana, on kłamie. Ten jest idealny do jakiegoś delikatnego... O, teraz was wyczyszczę. No, to zostaliście wyczyszczeni. Fajny, przyda mi się. Dzisiaj dzień 14, a resztę to już wiecie. Tak. A ktoś tu podskakuje za kamerą. Ktoś podskakuje za kamerą i... Ale się nie chce ujawnić, to jest najlepsze. Wykonuje ćwiczenia. No to co, to my się żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami znowu, oglądaliście odcineczek. Za tydzień już będzie bardziej świątecznie. Tak może myślisz? Zobaczymy drzewko nasze choinkowe. No już widzieli widzowie. No ale nie ubrane. No nie, a widzieliście takie... raz tą łapę, co tu wlazła? Wlazła łapa. W teren. No i oczywiście zbliżamy się wielkimi krokami do świąt. Słuchajcie, ona mnie rozśmiesza. Za chwilę ją pokażę normalnie. No. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli wam film podobał, to tradycyjnie dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i naciskajcie dzwoneczek. To na razie, pa! Tak szybko? Tak. Idziemy sprzątać.